Marka Jezus, 19 odcinek, kochani, bardzo serdecznie Was witam. I już bez większego gadania przechodzimy od razu do rzeczy. Posłuchajcie Ewangelii, oczywiście Świętego Marka, wersety, drugi rozdział, wersety od 23 do 28. Tym sposobem kończymy drugi rozdział Ewangelii Marka. Posłuchajcie. Kiedyś w szabat przechodził wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze pytali go, dlaczego w szabat robią to, czego nie wolno? Odpowiedział im, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w biedzie i głodny był on sam i inni z nim? Jak wszedł do domu Bożego za czasów arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanowi, a dał je także tym, którzy z nim byli. Powiedział im jeszcze, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Moi drodzy, jesteśmy w drugim rozdziale Świętego Marka i cały ten drugi rozdział pokazuje jakiś początek sporu pomiędzy faryzeuszami i Panem Jezusem, pomiędzy uczonymi w Piśmie i Panem Jezusem. I już na różne sposoby widzimy, jak Jezus w tym sporze się odnajduje i próbuje dotknąć tego, co jest w sercu tego sporu, a w zasadzie co jest w sercu faryzeuszów. I dzisiaj jakąś kropkę nad i stawia, objawiając, gdzie jest ten problem. Moi kochani, prawo szabatu, prawo odpoczynku w szabatu, no myślę, że no od razu widać, że kiedy oni się czepiają uczniów Jezusa, że kłosy sobie zrywają, bo byli głodni, no to na pierwszy rzut oka widać, czym jest jakaś normalność, jakieś coś takiego zwykłego, trzeźwego. No, jestem głodny, idę po polach. Zresztą w Starym Testamencie był też taki zwyczaj, że takie rzeczy z końcówek pól, z krańców pól, upadłe kłosy, że były dla ubogich, dla wędrowców były przeznaczone. To było coś takiego. I oni tutaj to zbierają i faryzeusze, no tak, stoi za nimi prawo, to prawda. Ale no jakie prawo? No widać, że oni korzystają z tego prawa, żeby się przyczepić, żeby coś podważyć, żeby... z Bożego prawa. Zresztą Jezus świetnie im odpowiada, mówi, nigdy nie czytaliście? I opowiada tę historię o Dawidzie. Jezus używa ich broni poniekąd, mówi, no to zajrzyjcie w Słowo Boże, że tam są przykłady tego, że chociaż obowiązuje to prawo, to że taki ktoś jak Dawid nie przestrzega tego prawa co do litery dokładnie, tylko przestrzega ducha tego prawa. Wszedł on i jego ludzie byli głodni, weszli do domu Bożego, skorzystali z tych chlebów, które są przeznaczone, bo przeznaczone były tylko dla kapłanów, tak? Bo wiadomo, że głodny człowiek, nakarmienie głodnego człowieka jest czymś, jakąś nadrzędną rzeczą niż te przepisy, które mówią, że te chleby to mogą mieć tylko kapłani. Jezus używa tego argumentu, czyli tego samego argumentu, w sensie to, co faryzeusze uznają, trzymają się tego, żeby jakoś walczyć, żeby podważać, żeby szukać dziury w całym, to Jezus bierze też Słowo Boże i tym Słowem Bożym próbuje obnażyć, w jaki absurdalny sposób przeżywania religijności oni weszli. Próbuje podważyć, czy obnażyć to, że te serca się jakoś pozamykały na jakimś skurczonym, na jakimś małodusznym, na jakimś no niebożym przestrzeganiu tego prawa. I Pan Jezus to robi. Zresztą kończę to stwierdzeniem, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Czyli pokazuje, że prawo Boże służy człowiekowi, a nie służy do tego, żeby człowieka zniszczyć i jakoś podeptać. Moi drodzy, z tym sobie dzisiaj pochodźmy, że w tym całym drugim rozdziale Ewangelii Marka, zwłaszcza w tej końcówce, Pan Jezus staje w kontrze do takiego literalnego stosowania prawa, staje w kontrze do tego, żeby brać prawo Boże i go nadużywać do tego, żeby gdzieś uderzyć w drugiego człowieka, żeby z nim jakoś walczyć. Chodźmy sobie z tym, bo to nie bez powodu w tym miejscu Ewangelii się pojawił ten tekst. Autor tej Ewangelii pokazuje takiego Jezusa, bo chce też nam jakoś mówić, sprawdźcie, czy w waszym sercu się nie czai taki faryzeusz. Zajrzyj w to swoje serce, czy nie dzieje się tak, że czasami bierzesz jakieś rzeczy związane z Panem Bogiem i nie wykorzystujesz ich po to, żeby przywalić drugiemu człowiekowi. Z tym sobie pochodźmy, nie bójmy się zobaczyć, jeśli jest taka prawda w naszych sercach, że tak może być, bo stanięcie w prawdzie pozwala pójść do przodu. i życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia wieczorem, kiedy pomedytujemy, czy wprowadzę w medytację nad tym fragmentem Pisma Świętego. Tymczasem przypominam i zachęcam, że możecie subskrybować nasz kanał, wysłać linka do tego filmu do innych ludzi, o których wiecie, że może im się to przydać. Dajcie też kciuka w górę, naciśnijcie dzwoneczek. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie, żeby Messenger Wam przypominał o kolejnych odcinkach tej konkretnej serii Marka Jezus, to w opisie do tego filmu znajdziecie link, przez który tak na te powiadomienia na Messengerze możecie się zapisać. Mam nadzieję, że do zobaczenia.